Okay, hi. So, my name is Boxy, and it's been a while since I made a new video. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. 2008 rok był dla polskiej społeczności YouTube mało płodny. To właśnie content z zagranicy był tym, na czym głównie zawieszaliśmy oko. W pewnym momencie YouTube aż zaczął płonąć, ponieważ na jego wody wypłynęła pierwsza gwiazda internetowa – Boxy. 16-latka zupełnie nieplanowanie stała się obiektem westchnień milionów nastolatków na całym świecie, którzy gloryfikowali swoją pierwszą geek e-girl. Jej wzlot popularności na sam szczyt był prawie że natychmiastowy, ale równie bolesny był tak samo szybki upadek i zniknięcie z internetu, które spowodowane było obsesyjną nienawiścią i cybergnębicielstwem. Kim była Boxy i dlaczego zniknęła? Omówię dzisiaj wzrost i upadek najbardziej znanej twarzy internetu i królowej 4chana. O ile pierwsze filmy z Boxy oraz wzrost jej popularności powstały w roku 2009 za sprawą dwóch filmów dodanych na jej kanał Boxy Babe, tak cała historia rozpoczyna się rok wcześniej, bo w roku 2008 w grze internetowej Gaia Online. Była to prosta gra przeglądarkowa opierająca się na motywie tworzenia swojego anime awatara i rozwijania postaci, wszelkiej kustomizacji jej wyglądu i, co najważniejsze, tworzeniu społeczności. Katie, bo tak w rzeczywistości Boxy miała na imię, poznała się z kilkoma innymi graczami, z którymi utrzymywała kontakt. Planowała nagrać krótkie filmy z przywitaniami dla dwójki z nich, For Ant from Boxy oraz For Eddie from Boxy. Sposób pisania i wysławiania się Boxy był tym, co my w Polsce nazywaliśmy pismem Pokemonów. Ludzi przyciągnęła do niej jej niesamowita, radosna osobowość, specyficzny jak na tamte czasy styl makijażu i jeszcze bardziej wyróżniający się styl bycia. No, I know that you all think that I do drugs, but I don't actually, and I actually don't have ADD either. Which is funny to me. Przesłodzony, pełen emotek i nad wyraz irytujący trend przyszedł właśnie z Ameryki i na szczęście dzisiaj już jest dawno nieużywany. Boxy zaś była świetnym przykładem osoby używającej tego typu wysławiania się nawet na żywo. Most of you know me as Boxy. Dziwne podskoki, wybuchowa ekspresja i gubienie się we własnych myślach, mówiąc przez 5 minut o zupełnie niczym, to kwintesencja takiej słodkiej, roztargnionej idiotki, na którą kreowała się właśnie Boxy. Same filmy miały być, jeżeli już uda nam się rozszyfrować tytuły kierowane dla dwójki znajomych, Anta i Eddie. Pod koniec roku 2008 jednak nagrania Boxy wypłynęły na szersze wody i zawędrowały m.in. na 4chana, gdzie community, tak jak zresztą wszędzie indziej, podzielone było na dwie strony. Tych gloryfikujących Boxy za jej słodką dziewczęcą urodę i osobowość oraz tych, którzy nienawidzili tej roztrzepanej, nabuzowanej i wnerwiającej dziewczyny. Boxy stała się memem, lecz zdecydowana większość ludzi jednak ją podziwiała. Mianowano ją królową 4chana oraz rozpoczęła się wojna internetowa o Boxy, a 4chan był placem boju. Była to prawdziwa wojna, nazwana 4chan Civil War, czyli wojna domowa, której wydarzenia lata później zostały poruszone nawet w książkach, takich jak Epic Win for Anonymous, How 4chan's Army Conquered the Web. Boxy pod naciskiem obu ze stron dodaje trzeci film na kanał zatytułowany Dla wszystkich od Boxy. W tym filmie odpowiada ona na niektóre krytyczne zarzuty kierowane w jej stronę. Let's just start off by getting a couple things straight. I don't do drugs. No, I know that you all think that I do drugs, but I don't actually, and I actually don't have ADD either. Film w miesiąc zamienił Boxy z anonimowej dziewczyny w celebrytkę zdobywającą największą liczbę subskrypcji w okresie 30 dni na platformie YouTube. 4chan jednak nie dawał za wygraną. Obie strony barykady szalały na punkcie dziewczyny i próbowano dowiedzieć się o niej jak najwięcej się tylko da. Jedni, zakochani w internetowej celebrytce, chcieli dowiedzieć się, kim jest ich muza, drudzy zaś pragnęli poznać jej dane, by jak najszybciej ją zniszczyć. Niepokojące jest to, jak obsesyjnie ludzie reagowali na postać nastolatki, która nagrała dwa filmy kierowane nawet nie do nich samych. I nie wiem, co bardziej jest zastanawiające. To, że ludzie nienawidzili 16-latki tak bardzo, że planowali zniszczyć jej życie, czy to, że dorosłe osoby zakochane prawnie w dziecku chorobliwie pragnęły poznać ją osobiście. Remiksy, przeróbki i fanpage o Boxy pojawiały się lawinowo.
Okay, hi. So, my name is Boxy, and it's been a while since I made a new video. So, because of... Okay, hi. So, my name is Giggles, and it's been a while since I uploaded a new video, and I just really... Boxy, rozpoczęło się polowanie na czarownicę ukryte pod hasłem Operacja Walkiria. Celem tej operacji było zhakowanie wszystkich kont i mediów społecznościowych Boxy, by dobrać się do jej danych personalnych z wyżej wymienionych powodów. Niestety, udało się. Częściowo. Odkryto, że za pseudonimem Boxy kryje się Katie Wayne, mieszkająca w Kalifornii. Po doxingu, czyli wycieku danych osobistych i adresowych oraz próbach zastraszania czy nawet po grupowym odwiedzaniu jej w jej własnym domu, Boxy robi to, co było dla niej najlepsze. Znika z internetu na dobre. Po 2 latach Boxy wraca. Cóż, niekoniecznie jest to Boxy. Katie zakłada nowy kanał na YouTube pod przyszłościowo brzmiącą nazwą A New Hope – Nowa Nadzieja. W pierwszym filmie opowiada, dlaczego zniknęła przed laty. W zupełnie normalny sposób tłumaczy, że miała w planach utworzenie nowego świątecznego filmu z Boxy w roli głównej, lecz ilość krytyki i hejtu, który się na nią wylał, przekroczył granice zarówno jej, jak i jej rodziców. And then what happened, like this horrible, awful, terrible thing happened to me. And I, you know, it's just a little personal, so I'm not gonna, but it was terrible. And I was just like, I can't do this. Dom Boxy był oblegany przez fanów oraz antyfanów, co poskutkowało wyprowadzką. You guys are here for Boxy. Yeah. No mail? No, it's let's find a piece of paper, leave the flowers and say I ain't on. Or is it not even? Padają też w tym filmie bolesne dla fanów słowa. Boxy jest wykreowaną postacią. Katie nie zamierza jednak jej porzucić i w 2011 roku na od dawna nieaktywnym kanale Boxy Babe pojawia się kolejny film. For Svetlana from Boxy. Królowa powraca, lecz nie jest to ta sama Boxy, mimo że jej głupkowate zachowanie nie różni się niczym od tego sprzed lat. Wiedza o tym, że jest to wykreowana postać, upływ czasu i brak tajemnicy, kim Boxy tak naprawdę jest, sprawiły, że ludzie stracili zainteresowanie królową 4chana. Przez kolejne lata Boxy nagrała kilka kolejnych filmów, by od 2014 roku finalnie zawiesić karierę i odciąć się od postaci szalonej nastolatki, jednocześnie kontynuując aktywność filmową na kanale A New Hope, już będąc sobą, bez udawania. W międzyczasie Katie współtworzyła kanał Animalist, na którym zajmowała się voice actingiem oraz często występowała w filmach przyrodniczych, odpowiadając na różne ciekawe pytania dotyczące królestwa zwierząt. Niestety jest to kolejny kanał Boxy, który od 6 lat pozostaje martwy. Ostatnim filmem kiedykolwiek nagranym przez Katie jest ten na kanale A New Hope. Jest to gorzkie pożegnanie się z przeszłością i zamknięcie rozdziału YouTuberki na dobre. Katie mówi o tym, że tworzenie treści na YouTube nie sprawia jej przyjemności i nigdy nie miała zamiaru tego robić. Wyszło to przypadkowo. Kanały na YouTube dawały jej zastrzyk gotówki, z którego mogła utrzymać dom, ale z czasem pieniędzy stało się po prostu zbyt mało. Niewymiernie do włożonej pracy i poświęconego czasu, więc zmuszona była to zostawić. Postać Boxy oraz ostatni kanał Katie zostały uśmiercone na dobre. Jej marzeniem od zawsze było zostanie aktorką głosową i udało jej się to osiągnąć. Kariera YouTuberki była tylko kolejnym krokiem ku osiągnięciu celu. I have so many other things that I want to do, you guys. I got a job as a voice actor on the Disney Channel. I have a show coming out called Billy Dilly's Super Duper Subterranean Summer, and I'm one of the main characters. I don't have time to do this thing that ultimately makes me miserable. I don't want to be perpetually putting myself out there over and over and over again for criticism, positive or otherwise. I am living my dream. Making YouTube videos and being a YouTuber was only ever a stepping stone for me to get to where I want to be, and now I'm here, and I'm so happy. And I hate to disappoint you guys. I really do. It's one of the most difficult things for me. But I have to do what makes me happy, because this is my life. Dzisiaj Catherine żyje swoim wymarzonym życiem, podkładając głos w filmach, grach i serialach,
a jej ostatnim osiągnięciem jest podłożenie głosu głównej postaci w animowanym serialu Disneya Billy Dilly. Dojrzały sposób, w jaki poradziła sobie z hejtem i zdecydowała się zdystansować od burzy, która wokół niej się rozpętała, ukształtował ją jako silną, pewną siebie kobietę. Internet w tamtych czasach przypominał bardziej Dziki Zachód, gdzie wszystko było wolno i choć niewiele się zmieniło, tak zmieniło się podejście ludzi do odbierania krytyki i wielu z nich nie potrafi usunąć się w cień, by dać upust emocjom. Katie potrafiła. Boxy nieświadomie zapoczątkowała i utorowała drogę wszystkim cam e-girl. Dziś jest już reliktem przeszłości i jednym z pogrzebanych filarów historii internetowych filmików. Hipnotyzująca wzrokiem wesolutka nastoletnia dziewczyna dorosła, a wraz z nią my i nasza nostalgia. Czarne serce. I love you all so much. And I'll see you next time. Bye. Mwah.